Powiedzmy, że mamy trzy wektory a, b i c i wiemy, że wektor a plus wektor b równa się wektor c. I mam pytanie, mam nadzieję, że interesujące. Czy potraficie skonstruować albo narysować taką sytuację, żeby moduł wektora c był równy sumie modułów a i b? I druga część pytania, na innym rysunku, z tymi samymi lub z innymi wektorami a, b i c. Czy możecie narysować taką sytuację, żeby moduł wektora C był większy niż moduł wektora A plus moduł wektora B? Zachęcam Was do zatrzymania teraz tego filmu i do samodzielnego odpowiedzenia na te pytania. Narysujcie takie dwie sytuacje. Ok, zakładam, że spróbowaliście, nawet jeżeli nic Wam z tego nie wyszło, zwłaszcza w drugim pytaniu. Narysujmy jakąś sytuację, na przykład taki wektor A, niech to będzie wektor B. I dodamy b do a w sposób graficzny. I ich suma, suma wektorowa oczywiście, wygląda tak. Niech to będzie wektor c. I zauważcie, że takie trzy wektory zawsze tworzą trójkąt. A w trójkącie, w dowolnym trójkącie, obojętnie który bok weźmiemy, nie może on być dłuższy niż suma dwóch pozostałych i jest to dosyć logiczne, jeżeli się nad tym zastanowić. Jeżeli chcielibyśmy, żeby wektor c był dłuższy, możemy go wydłużać, na przykład w ten sposób, że będziemy zmieniać kierunek wektora b coraz bardziej i bardziej. W tej chwili jest już dosyć długi, ale ciągle jest jeszcze krótszy niż suma długości tych dwóch boków. Jeżeli jeszcze bardziej go wydłużymy, maksymalnie, jak jest to tylko możliwe, tak żeby już nie mógł być dłuższy, to wszystkie te wektory Jednocześnie boki trójkąta będą miały ten sam kierunek. I tylko w takim przypadku będziemy mieli do czynienia z tym przypadkiem, kiedy moduł wektora C jest równy sumie modułów wektora A i B. Jeżeli będziemy teraz zmieniać kierunki wektorów A i B, zaczynając od tego przypadku, to moduł ich sumy będzie się zmniejszał. Dlatego taka sytuacja jest niemożliwa. Nie jest możliwe, żeby dowolny bok trójkąta był dłuższy niż suma pozostałych dwóch boków. W takim razie sytuacja, w której moduł wektora C jest mniejszy niż suma modułów wektorów A i B, to każda sytuacja oprócz tej. Prawie zawsze właśnie tak jest, jak w tej nierówności. Jeżeli wektory A i B nie mają z jakichś powodów tych samych kierunków i tych samych zwrotów, to moduł C jest mniejszy. Jeżeli narysujemy dowolny wektor, na przykład taki, i dowolny inny wektor, na przykład taki, to widać wyraźnie, że nie mają one tego samego kierunku i moduł wektora będącego sumą tych dwóch wektorów na pewno będzie mniejszy niż suma ich modułów. Jeżeli na przykład moduł tego wektora to 5, moduł tego wektora to 3, to jeżeli dodamy te dwa wektory, to wektor będący sumą tych dwóch będzie miał moduł mniejszy niż 8. Byłby równy 8, gdybyśmy obrócili te dwa wektory tak, żeby miały ten sam kierunek i ten sam zwrot, i wtedy dopiero je dodali.